Cześć, dzisiaj test karty sieciowej AC1300 TP-Linka. Ups, nie ma jej. Jest tu u mnie w ręku, bo od niej korzystam dłuższy czas ja, a wcześniej korzystała mi bliska osoba z niej. Postanowiłem przetestować na 3.0 USB, bo taki jest zalecany przy tej karcie. To oczywiście standard AC już. TP-Link ma technologię też MIMO. Chodzi o to, że ona inteligentnie, jakby mamy trzech użytkowników, robią różne rzeczy według zapotrzebowania, rozdziela tak, żeby każdemu się komfortowo korzystało z internetu. A jak ktoś się ciekawi dokładnie co i jak, wejdźcie sobie na stronę TP-Linka i doczytajcie. W ten sposób, bo przeciętnemu Kowalskiemu, myślę, wystarczy takie wytłumaczenie. Internetu w tym teście wykorzystałem internet Orange. Światłowód do 1 GB. Zapraszam Was teraz na testy. Konkretnie omówię wyniki. Tu widzicie wyniki połączenia kablowego. Tak jak zazwyczaj mam takie osiągi na komputerze, jak chodzi podczas streamów czy innych działań w internecie. 2 milisekundy ping, 927 MB Dovland, 300 MB Upload. A super bajeczka. Przejdźmy teraz do już testów wyników karty sieciowej. Jak ona sobie radzi z internetem. Router stał praktycznie przy komputerze. Ping mamy 4 milisekundy, 67 Dovland, Upload 114 MB na sekundę. Myślę, że zacnie, przyzwoicie, jak na Wi-Fi. A tu mamy wynik dla 5 GHz. Dla tej samej sieci, dla tego samego routera. Jest zacnie, zobaczcie. 310 MB Dovland, niecałe 300 MB na sekundę Upload, 4 milisekundy ping. Zajebiście. Tu widzicie wynik z routera, który jest znacząco oddalony od komputera. 2,4 GHz sieci. Ping 4 milisekundy. 67 MB Dovland, 114 Upload MB. Tu mamy wynik dla 5 GHz. 101 MB na sekundę. Ping 9 milisekund. Upload 160 MB na sekundę. Tylko z tym, że czym większa odległość, tym gorszy transfer między 5 GHz traci na swoich możliwościach. Stąd ten ping. Każde wyniki osiągnięte na tej karcie wystarczają, by na przykład pograć w GeForce Now, obejrzeć film, pogadać na Discordzie, więc tu z tym nie ma problemu. Jak mamy blisko router, podpiepniemy kartą Wi-Fi tą kartą, bo nam się nie chce kabla ciągnąć. Mamy około 300 MB Dovland, Upload i ping około 4 milisekund. Tak, wiadomo, kablem było dużo wyżej, większe prędkości, w ogóle już bajka. Ale kabel to kabel, sami widzieliście te wyniki. Więc mogę tą kartę z czystym sumieniem polecić Wam. Dokładny link w opisie będzie do dokładnej specyfikacji i do aktualnej ceny tej karty. Też będziecie mieli linka. Więc zerknijcie tam sobie, zobaczcie. A ja tymczasem Was zapraszam do zasubskrybowania kanału, zostawienia łapy, dzwoneczkiem. Napiszcie mi komentarz. Na Discorda Was zapraszam, na TikToka, bo tak, mam TikToka, mam Instagrama. To chyba wszystko z dodatkowych jakichś tam social mediów. Jeszcze jest jedno, ale to na razie tylko założyłem tam konto. Tam jeszcze nie ma żadnych informacji. Jak to się już rozkręci, wtedy Wam podam. Na razie, cześć, pa.